Koalicja Europejska przegrała. Przegrała, bo nie ma programu. Odsunięcie PiSu od władzy nie jest programem. Dla przeciętnego wyborcy liczą się konkrety. I PiS ten program ma. I mimo, że totalnie się z nim nie zgadzam, to nawet ja potrafię go wyrecytować w pięciu zdaniach. Dlatego droga koalicja z panem Grzegorzem Schetyną na czele. Jeżeli pomimo milionów dotacji z budżetu państwa nie potraficie napisać programu, to ja wam go napisałam. Sama tutaj, w 34 metrach kawalerki. Zaczynamy. Ograniczamy socjal i zasiłki do minimum, ale za to realnie obniżamy podatki. Ułatwiamy tym życie wszystkim, a nie tylko tym, którzy mają dzieci. Żłobek dla każdego dziecka. Dzieci idą za darmo do żłobka, a kobiety wracają na rynek pracy. Szybko się zwróci. Prawdziwa reforma służby zdrowia. Oczywiście to temat na dłuższy spot, ale chociażby 10% płacimy za lekarza, usługi w szpitalu, a resztę pokrywa ubezpieczalnia, tak jak jest we Francji. Łatwa kasa do budżetu i gwarantowane zmniejszenie kolejek. Likwidacja 500+. Plus. Tak, będą za to ulgi od podatku na dzieci. Chcesz mieć ulgę na dziecko? To pracuj, a nie sieć na zasiłku. Przy okazji nie będziemy narzekać, że czereśnie są po 60 zł, a pietruszka po 23 zł za kilogram. Laityzacja państwa. Państwo ma być świeckie i koniec. Będzie z tego kasa na inne wydatki. Dużo kasy. Likwidujemy też kopalnie i przestajemy kupować węgiel z Donbasu od Putina. A zaoszczędzone z tego miliardy złotych przeznaczamy na zielone źródła energii. Dodatkowo nie płacimy też miliardów kar do Unii. W ciągu jednego pokolenia Polacy mogą być najbardziej ekokrajem w całej Europie. Wystarczy tylko chcieć. Komunikacja? Proszę bardzo, inwestujemy ile się da w kolej i transport publiczny, a na krótkich dystansach przesadzamy nasze tyłki na rowery. Dajemy miesięczną premię za dojazdy rowerem do pracy. A rowery, serwis rowerowy, akcesoria możemy wrzucać w koszty i odpisywać od podatku na firmę, tak jak auta. Dla kierowców aut zaś którzy nie przestrzegają przepisów drogowych, wprowadzamy man mandaty proporcjonalne do wysokości pensji. Nie może być tak, że ci najbogatsi z najszybszymi autami, w tym także politycy wszystkich opcji mają w dupie przepisy. Co dalej? Likwidujemy obowiązkowy ZUS i y, prywatyzujemy system emerytalny, za to dajemy 1000 zł obywatelskiej emerytury, a resztę każdy sobie oszczędza we własnym zakresie. Jednocześnie rozpoczynamy ogólnopolską kampanię edukującą Polaków, jak oszczędzać. Wprowadzamy personalną odpowiedzialność urzędnika za podejmowane decyzje. Koniec z tym, że za błędy urzędników płacimy, skarb państwa płaci, czyli każdy z nas. W edukacji uwalniamy nareszcie nauczycieli. Likwidacja kuratorium, minimum podstawy programowej. Religia wądze szkół. Albo nauka, albo zabobony uczenie projektowe, współpraca, nauka współpracy, krytycznego myślenia, po prostu Finlandia w polskiej szkole. No i wreszcie olewana przez wszystkich kultura, prywatyzacja teatrów i wytwórni filmowych, 1% naszego podatku na instytucje kultury. I co? No proszę, da się stworzyć program? Bez sztabu ekonomistów, ekspertów od zdrowia, ekologii, służby zdrowia. Co więcej, droga koalicja, z moim programem możecie wreszcie zacząć merytoryczną dyskusję z PIS. Jak to widzę, już Wam mówię. Na przykład, yy, my jesteśmy za laicyzacją państwa, a oni chcą zamordyzmu kościelnego. Oni dają 500, plus, ok, ale my za to realnie obniżymy podatki. No tak wygląda, yy, wyobrażam sobie dyskusję programową dwóch największych obozów politycznych w Polsce. I dopiero, gdy mamy te dwa programy, mamy te dyskusje, możemy do tego dorzucić fundamentalne wartości, które my szanujemy, a oni mają w dupie. Takie jak konstytucja, demokracja, prawa człowieka, wolne sądy, prawa też przyrody i zwierząt. Droga koalicjo, jeżeli się boicie i nie potraficie tego powiedzieć głośno i wyraźnie, tak jak ja przed chwilą, to nie macie szans na wygraną. Cały czas będziecie przegrywać. Popatrzcie na Kaczyńskiego. On się nie boi. On się nawet nie bał wziąć głodem niepełnosprawnych nauczycieli czy lekarzy. I za każdym razem wygrywał. No, raz się przestraszył kobiet, ale tylko dlatego, że właśnie one były konsekwentne, i dlatego się ich przestraszył, bo zachowywały się tak jak on. A u was na wieczorze wyborczym w kadrze kamery załapała się jedna kobieta, a dookoła tłum maczo. Czasy maczo się skończyły. Wiecie, że nawet PiS wprowadził więcej kobiet do europarlamentu niż wy? Aż wstyd. Albo panie Schetyna, u nas na Dolnym Śląsku. Powprowadzał pan takie nazwiska na liście, o których istnieniu dowiedziałam się na kilka dni przed wyborami, a zapomniał pan o takiej osobie jak Bogdan Zdrojewski. No gratuluję. Tylko dlatego, że go pan nie lubi. Przecież to przedszkole, a nie polityka. Albo wasze spoty wyborcze. Panie Trzaskowski, lubię pana. Ma pan wdzięk, kasę, potencjał ale pana z popierających kandydatów ma 6 tysięcy wyświetleń i 35 udostępnień, podczas gdy mój film o wyborach ma ponad 4 tysiące udostępnień i 360 tysięcy wyświetleń. Widzicie różnicę? Więc skorzystajcie z moich rad, bo jest to naprawdę pozy po pozytywna krytyka. W interesie nas wszystkich. Daję Wam czas na ogarnięcie się do jesieni. W skorzystanie z mojego programu, a jeżeli znowu przegracie wybory tym swoim lenistwem, to po prostu wypie wyjeżdżam do Niemiec, bo chcę żyć w normalnym państwie. Szkoda moich młodych i najlepszych lat.